Początek nowego roku to dla wielu osób ważny moment. Dobry czas na postanowienie poprawy swojego życia. Jedni rzucają palenie. Inni chcą zmienić dietę na zdrowszą. Pani Klaudia postanowiła ograniczyć słodycze, co okazało się trudniejsze niż myślała. Muszę mieć kawę posłodzoną albo jakieś ciastko do kawy, także zawsze musi być ten cukier. Zwykle od nowego roku chcemy uprawiać więcej sportu. I właśnie przy tym postanowieniu najtrudniej wytrwać. Pan Krystian już kilka razy obiecywał sobie, że na siłowni będzie stałym gościem. Tym razem zamierza słowa dotrzymać. Siłownia jest bardzo super tutaj, więc myślę, że atmosfera jest bardzo, bardzo fajna. Ludzie są przyjaźni, także myślę, że się uda. Trenerzy personalni przyznają, że na początku roku siłownie pękają w szwach. Sale treningowe zaczynają pustoszeć, gdy efektów ćwiczeń nie widać. Chcielibyśmy mieć na już, na teraz, no ale niestety coś, co w cudzysłowie dużym oczywiście zaniedbaliśmy przez lata, nie jest to tydzień, tylko są to naprawdę lata, no ciężko byłoby się nam obudzić gdzieś tam z wspaniałym sześciopakiem na brzuchu. Podobnie jest z nauką języka obcego. Zapał znika, gdy uczniowie uświadamiają sobie, że w kilka tygodni nowego języka opanować się nie da. Nie biorę pod uwagę też tego, że języka faktycznie trzeba się uczyć w domu i takiego czasu nie są w stanie wygospodarować. Zdaniem psychologów nie dotrzymujemy postanowień noworocznych, bo za dużo od siebie wymagamy i liczymy na szybkie efekty. Jeżeli ktoś jest bardzo statyczny i wie, że tak naprawdę nigdy do tej pory też nie wyszło mu pójście na siłownię 3 razy, to być może realistyczne jest założenie sobie, że pójdę raz, prawda? I to jest dla tej osoby realistyczne i uważam, że wtedy jest większa szansa sukcesu. Ale i tak warto jest mieć postanowienia noworoczne. Każdy motyw, który daje nam napęd do działania, jest dobry, nawet jeżeli jest to motywacja zewnętrzna tak zwana, czyli to, że postanawiamy ze względu na to, że jest nowy rok. Według badań zaledwie 8% osób trzyma się swoich noworocznych postanowień. Fakty, Marcin Lustig.